jak już Wam wcześniej wspominałam w poprzednich filmikach, wybieramy się na wakacje. Dzisiaj opowiem Wam, co spakowałam do torby dla Lili, czyli wakacje z niemowlakiem, co zabrać. To nie jest takie proste zadanie. Zaczęłam sobie robić listę, co potrzeba zabrać, co trzeba wziąć. Ale ta lista zaczęła mi się wydłużać. To była jakaś masakra. Tyle tych rzeczy się zrobiło, więc sobie ją podzieliłam na kosmetyki, na apteczkę, na ubrania i pozostałe rzeczy. Wybierając hotel, wybierając w ogóle miejsce podróży, zastanawiałam się nad temperaturą. Też wiedziałam, że w upały z niemowlakiem to nie będzie przyjemność. Dlatego postanowiliśmy jechać w wakacje w maju, chociaż spoglądałam już na pogodę tam, gdzie lecimy, i jest już 26-27 stopni, także też już jest naprawdę ciepło. Wybierałam resort przeznaczony dla dzieci, żeby było dużo atrakcji dla dzieci, brodziki, przeróżne place zabaw. Już roczne dziecko bardzo lubi się bawić na placu zabaw, a najbardziej lubi na huśtawce. Gdy schodzili z huśtawki, po prostu jest płacz. Także sprawdzałam, co jest w tym hotelu, gdzie podróż nasza się odbywa. Jest to Europa, jest to południe Europy. Nie chciałam lecieć dalej z takim małym brzdącem, gdyż martwiłabym się cały czas, że może ten klimat, troszeczkę farmacja w tych dalszych krajach jest trochę uboższa, dlatego czułam się bezpiecznie, wybierając Europę. Tak jak już Wam mówiłam, w maju, żeby też nie było tych upałów, żeby i ona się relaksowała, i my, żeby nie było to męczące dla naszej całej rodziny. Dlatego tak też wybrałam. Może zacznę od tych rzeczy, które zaczęłam pakować. Uwierzcie mi, tego jest mnóstwo. Tutaj w pokoju jest jeden wielki chaos i tak sobie próbuję to wszystko skompletować, żeby mi to jakoś wszystko poszło, ale i tak jest bałagan, nie da się tego tak dokładnie ogarnąć. Co bym Wam poleciła, żebyście kupili sobie? To są takie woreczki strunowe z Ikei. Jest mniejsze i większe opakowanie. Są mniejsze i większe woreczki w opakowaniu. Tutaj za mną ściąga mnie mój mały brzdąc. Także w takie woreczki ja pakowałam sobie rzeczy. Tych rzeczy jest po prostu mega. To, że jedziemy sobie we dwoje na wakacje, jest super pod tym względem, że martwimy się tylko o siebie i nie musimy brać innych rzeczy. A zobaczyłam, że z dzieckiem to jest jednak... chyba jej udostępniam mój bagaż, bo widzę, że ona taka... 80-centymetrowa osóbka zajmie więcej niż ja z moim mężem. Dobra, zacznę może od... Tutaj mam kosmetyki. Co wzięłam? Kupiłam sobie... Zaraz Wam pokażę, gdzie w moim chaosie jest. W Mr. Price możecie znaleźć w jakimś tanich, wszystko po 2 euro sklepie. Takie opakowanie, pojemniczki. Pojemniczki po 100 i po 80 ml. Tutaj było 5 opakowań, 2 po 80 ml i 3 po 100. I ja sobie tutaj przelewałam dla niej różne rzeczy, gdyż gdybym wszystkie normalne kosmetyki brała w całych opakowaniach, ja nie wiem, czy bym się w dwóch dużych walizkach zmieściła. A wiadomo, już sobie wcześniej wygooglowałam, pochodziłam sobie na Google dookoła mojego hotelu, jakie są sklepy, już wszystko wcześniej sobie obczaiłam, także już wiem, jakie sklepy są, wiem, co tam mniej więcej nich jest i po prostu sobie też podokupuję niektóre rzeczy, a po prostu później je wyrzucę, jak zużyję. I w takie opakowania buteleczki, zaraz będę Wam pokazywać, przelewałam. Niektóre rzeczy naprawdę mi nie będą w dużym opakowaniu potrzebne, takie jak szampon.
bądź płyn do mycia naczyń. Dobra, zaczęłam od szczoteczki. To ja sobie wysypię wszystkie te rzeczy. To jest właśnie takie opakowanie. Podpisałam sobie, że to jest Lili szampon, żeby nam się nic nie pomyliło. Także w taką buteleczkę przelałam sobie jej szampon. Płyn do kąpieli również przelałam w buteleczkę. To akurat w kosmetykach, ale miejsce mam. Wlałam płyn do mycia naczyń. Krem miałam duży, taki Bambino, zawsze smaruję ją na noc. Przełożyłam sobie w jakieś mniejsze opakowanie. Mam jej balsam, tu była ta buteleczka z pompeczką. Tu mam jej balsam do ciała. Tu mam jakąś próbkę balsamu, którą używałam wcześniej. Ta jest, miałam dwie, ta jest jeszcze cała, także też biorę. Patyczki do uszu. Kremy z filtrem. 50 i 30 mam dla niej i tutaj mam jeszcze na wiatr z Nivea. Jeżeli będziecie kupować kremy z filtrem dla dzieci z Nivea, zobaczcie wcześniej, czy nie ma jakiejś reakcji skórnej, gdyż wiem, że dużo z Nivea produktów, szczególnie właśnie z faktorem 50, uczulają dzieci. Także zobaczcie sobie wcześniej, żebyście nie mieli problemu na wakacjach, żeby dzieciątko wasze nie dostało jakiejś alergii. Mam szczoteczkę, grzebyczek. Lili ma bardzo, bardzo bujną czuprynę, także musiałam jej już to zabrać. Szczotkę do zębów. I tutaj mam przelane, tylko tu jest w sprayu, ale ta buteleczka w sprayu nie będzie mi naprawdę potrzebna. Wlałam sobie płyn do prania. Jakby mi się pobrudziła, chociaż tyle biorę ubrań, że mam nadzieję, że nie będę musiała nic tam prać, bo nie mam ochoty na wakacjach prać, ale żeby chociaż zaprać, jak się pobrudzi na przykład marchewką. Ok, z kosmetycznych rzeczy tutaj to już jest na razie wszystko. Wzięłam płyn do płukania, jakby miała zaprać i później przeprać. Oczywiście chusteczki. Tu mam całe opakowanie, ale chyba wezmę pół i kupię, bo to jest dosyć ciężkie. A naprawdę nie mam aż tyle kilogramów miejsca kilogramowo w walizce. Postanowiłam wziąć pampersy na 4 dni. Jeden dzień to jest lot i dojazd do hotelu. I żebym czuła się bezpiecznie na 4 dni, i zużywa 4 pampersy dziennie. Także 4 pampersy dziennie na 4 dni zabieram. Nie zapomnijcie oczywiście o pieluszkach, o swimmersach. Te pieluszki, one nie są jak zwykłe pampersy, one przesiąkają, że dziecko zrobi siusiu, jedynie zatrzymują łokupkę w środku. Chociaż załatwia się zawsze do nocniczka i nie mam problemów, ale w razie czego, gdyby jej tam się wypsnęło co nieco, pampersy, takie swimmersy muszą być. W zależności jak na długo oczywiście jedziecie, możecie sobie wziąć jedną bądź dwa opakowania, ale wydaje mi się, że tych swimmersów, jeżeli nie uczycie dziecka jeszcze na nocniczku, bądź jeszcze jest bardzo malutkie, a chcecie się bawić z nim w basenie, to weźcie naprawdę dużo ich. Matkę do przebierania, żeby było mięciutko. I ręczniczek z kapturkiem najlepiej. Jeżeli macie starsze dziecko, są takie fajne z kapturkiem. Zakładane ręczniczek jest z przodu i z tyłu i ramiona są ucięte, czyli rączki może normalnie dziecko sobie wyjąć. Także z kapturkiem ręczniczek bardzo fajny musi być. Dobra, chyba z takich kosmetycznych rzeczy chyba wszystko. Kolejnymi rzeczami, które spakowałam, jest to apteczka. Jest to ogromna torba i bardzo ciężka. Mąż jeszcze jej nie widział i pewnie jak ją zobaczy, powie mi, po co ty wszystkie rzeczy bierzesz? Ale ja taka jestem, po prostu lubię mieć wszystkie potrzebne rzeczy i
Szczególnie apteka, kosmetyki jeszcze mogłabym nie brać i pokupować sobie na miejscu, ale apteczkę muszę mieć dla dziecka. Nie daj Boże, coś się stanie, po prostu jestem taką osobą, która lubi też wszystko mieć. Wszystko mieć, nie lubię chodzić, szukać, pożyczać, lubię mieć po prostu swoje. Pokażę Wam, co tu się znajduje. Jest ogromny. Przede wszystkim termometr wzięłam. Kolili gdzieś mi podwędziła, ona tutaj się bawi z tyłu. Mam taką maść, Daktarin się nazywa. Mamy takie delikatne zaczerwienienia i nią smaruję. Jeżeli byłoby coś za bardzo się namlało z pewnej części ciała, to mam smektę. Natomiast jakby nie chciało nic pójść, to wzięłam czopki glicernowe. Kolejną rzeczą, oczywiście to jest Calpol. Lili ząbkuje cały czas, także Calpol na przeciwgorączkowy, na ząbkowanie, jeżeli się przeziębi. Calpol musi być w aptece niemowlaka. Wzięłam syrop na kaszel. Na to ząbkowanie mam jeszcze żel na ząbkowanie. Mam również Kamila płyn na ząbkowanie, jakby żel nie pomagał. Mam w naszej apteczce znajduje się witamina D, witamina C, sól fizjologiczna, fizjologiczny roztwór wody morskiej, czyli spray do nosa. Oczywiście po użyciu soli fizjologicznej aspirator do wyciągania glutków. Tutaj mam Bepanthen, to kosmetyczne, apteczne rzeczy. Mam taki krem, nawilża i natłuszcza każdy rodzaj skóry, dostarcza w skórze lipidy odbudujące naturalną barierę ochronną skóry, Balenum Baby Basic. Taki krem z Polski mama mi przywiozła. Jakieś plastry, ale to już dla nas, ona raczej się nie skaleczy. To jest też wszystko w zależności w jakim wieku jedziecie z dzieckiem. Ja tutaj ogólnie mówię o niemowlaku, a oczywiście jeżeli jedziecie z 2-miesięcznym, 3-4-miesięcznym dzieckiem, te rzeczy też troszeczkę będą inne. Będziecie nie potrzebować aż tylu kosmetyków, chociaż wydaje mi się, że z dzieckiem, nieważne jakim, i tak kosmetyki czy apteki, zawsze tego jest mnóstwo. Co tu jeszcze mi moja mała ziutka, jeszcze to do załatwiania się przeciw zdęciom, jeżeli nie chciałoby nic pójść, to też mam taki preparat. Mam tutaj jakąś małą próbkę krem na odparzenia z Hipa, także to znajduje się, a jeszcze mi tutaj moja Lili podkrada. Wodę utlenioną biorę i sudokrem. Wiem, że piasek troszeczkę może podrażniać skórę i pupę dziecka, gdyż ona będzie w kostiumie, a wiadomo, że piasek się przedostanie. Sudokrem będzie pełnił funkcję ochronną. Mam jeszcze maść majerankową, jakby jej się zatkał nosek. Także maść majerankową będziemy smarować na noc. Oczywiście ja mam Dermosan, używam go dla siebie, ale dla dzieci też używam. Przejdę może teraz do strefy jedzeniowej. Jeżeli jedziecie z mamą z Dziusiem i nie karmicie piersią, oczywiście musicie się zaopatrzyć w mleko. Ja tutaj sobie tak mniej więcej odmierzyłam. Lili je teraz 2 butelki rano i wieczorem. Także takie porządne butle, także mleko się musicie zaopatrzyć i oczywiście nie musicie innych więcej rzeczy, jeżeli macie malutkiego grzdąca. Ale Lili je już normalne dania. Także ja musiałam troszeczkę mleka i tych ekstra więcej rzeczy. Tutaj mam herbatkę jakąś, to troszeczkę tylko wzięłam, zakupię sobie to tak na pierwsze parę dni. Herbatkę dla niemowlaka. Już jak lecąc, to jakieś biszkopty na początek. Mam ciasteczka Lika. Mam tydzień, dostałam w... Dostałam takie opakowanie w paczce ze szpitala, bardzo fajne na te ciasteczka jest, także do torby tylko je wsadzę i ciacho zawsze jakieś jest pod ręką. Strefa jedzeniowa, muszę wziąć oczywiście blender, gdyż ona jeszcze w takich dużych kawałkach nie je. Obiadki może mi zje rozmiecone na widelce, ale jabłuszka nie będę ścierać na tarce.
3 razy, może 4 razy przejadę blenderem. One są w takich niedużych kawałkach i ona już sobie daje z nimi radę, ale jak macie mniejsze dzieciątko, możecie po prostu zblenderować i w jakiś słoiczek sobie, czy w jakieś inne opakowanie przełożyć i będzie jadło. Wzięłam, wiem, że tutaj jest też ciężko kupić flipsy, ona je uwielbia, dlatego z 3-4 paczki takie wezmę, one są lekkie, także to też nie ma problemu. W Polsce flipsy są najbardziej popularne. Jak ona je flipsy, ludzie się nie pytają, co ona je, co to jest. Tak naprawdę to nie jest nic szczególnego, ale bardzo się dziwią, jeżeli poczęstuję jakiegoś innego niemowlaka flipsem, oczywiście się zajada i zawsze wszystkie matki irlandki bądź z innej narodowości pytają się mnie, gdzie ja je kupuję, bo dziecku bardzo smakują. Także flipsy polecane są przez wszystkich. Do jedzenia oczywiście mnóstwo świniaków, bo one się i tak pobrudzą i tak. Także ja sobie przynajmniej z 6-7 świniaków biorę. Strefa jedzeniowa, gdzie tu jest? Więc tak, biorę pojemnik, tutaj już mam, miałam mleka, pojemnik, taka miarka, sobie wsypię, jak będziemy na przykład gdzieś dalej szli. Rano ona pije mleko, także też nie mam problemu, nie muszę już tego mleka dzielić, wcześniej nie dzieliłam mleko, bo jej w dzień jadła jeszcze. Jedynie kaszkę sobie wsadzę, mogę też sobie tutaj, jak w to wymyję, mogę sobie wsadzać jakieś owoce, może banana. Ona już ma danie z miękki, także banana już sobie je sama. Oczywiście musi się znaleźć jakaś miseczka. Tutaj mam z taką podstawką, która się nie ślizga po przyczepieniu do stołu. Ta miseczka stoi, także ona jej nie wyrzuci i całego jedzenia mi nie zrzuci na podłogę. Miska jest. Pokazywałam Wam w kosmetykach, był płyn do mycia naczyń, ja biorę gąbkę, możecie wziąć szczotkę do butelek, ja biorę gąbkę, bo jeszcze mam te miski, mam inne rzeczy do mycia, także nie chcę mi się szczotki, gąbki brać, za dużo tego wszystkiego. Ok, z jedzenia co wzięłam, biorę 3 słoiczki, już obojętne, co tam dziecko Wasze lubi, weźcie. Biorę 3 takie duże słoiczki, czyli na 3 dni, chociaż nie wiem, czy ona cały zje, bo nie je teraz już całego takiego słoiczka. Zobaczyłam, jakie są sklepy, także ja do sklepu pójdę, one są bardzo ciężkie, także też nie ma sensu brać ich dużo. Jakieś łyżeczki i tutaj jeszcze mam z Ella's Kitchen jakieś deserki dla dziecka na początek, tylko że to jest... To jest po prostu papka, cała papka, niby, że to jest napisane od 7-8 miesiąca, ale to jest cały czas papka, a ona już ma ząbki i ona już sobie delikatnie to wszystko rozgryza. Do blenderowania jakiś pojemnik by Wam się wyższy przydał, ja tu mam plastikowy jakieś z miarką od razu. Z jedzenia jeszcze biorę jej jedno opakowanie kaszki, tutaj akurat mam mleczną rzewo kukurydziana, banan, jabłko, morela. Od razu jest z mlekiem modyfikowanym, taką kaszkę. Biorę jeszcze kubek, nie kapek, na wodę, bądź jakąś herbatkę czy soczek. To ja uwielbiam i mam prawie go zawsze. Jest to termosik. Od tak naprawdę pierwszych dni używamy termosu. I butelki, biorę około 2-3 sztuki. Biorę również jakiś pojemniczek plastikowy. Jeszcze wezmę jeszcze jeden mniejszy, żeby owocki może wsadzać, gdy je obiorę, bądź jakieś inne przekąski, żeby w pojemniczku miała, żeby mi się to wszystko nie wysypywało. Co do kosmetycznych rzeczy, zapomniałam powiedzieć, że nóżyczki, żebyście sobie wzięły. Napiszę też Wam listę na dole i tak naprawdę po tej liście sobie patrzcie, jeżeli macie jeszcze jakieś swoje... rzeczy, to może w komentarzu dopiszcie, o czym ja zapomniałam, bo na pewno o czymś zapomniałam. Jest tyle tych rzeczy, tyle tego wszystkiego, że na bank zapomniałam, zapomnę czegoś zabrać. Zapomniałam jeszcze do aptecznych rzeczy powiedzieć Wam o amolu, gdyż jeszcze go nie przelałam, muszę przelać w jakąś malutką buteleczkę. Potrzeba jedynie parę kropelek, mi tak naprawdę, jeżeli które z nas się przeziębi. Amol jest naprawdę super. Dobra, z jedzeniowych rzeczy skończyliśmy, z może takich
tak patrzę dookoła tego pokoju, jest to takie bagan, że no, nie wiem jak tutaj się odnajdę w tym wszystkim.